trener stwierdził, no, ja wiedziałem, że właśnie Unia traci bramki po stałych fragmentach. Nam się to udało prawie 100% wykorzystać, dwie bramki, dwie ze stałych fragmentów gry. Także tutaj do zawodników mówię gratulacje, bo dobrze to wykonali. Powiem jeszcze tak, jestem bardzo zadowolony z postawy Karola Półtoraka. Ja już po meczu w Muszynie wiedziałem, że on będzie w następnym meczu bronił, mimo tam różnych podtekstów. To jest młody, dobry bramkarz i on będzie dalej bronił w przeboju. Co do meczu, znowu niesamowity horror. Trzy remisy po 1-1, teraz trzy remisy po 2-2. Cały czas wychodzimy na prowadzenie i nie możemy go dowieść do końca. Nie wiem, cierpliwie czekamy na przełamanie tej pasy remisów i tyle. No, chłopcy zostawili kupę zdrowia, był bardzo dobry mecz. A powiem jeszcze tyle, że z tych sześciu meczy Unia była zdecydowanie najlepszym zespołem, z jakim graliśmy.